kompresor DC9 Behringer, metalowa obudowa, solidna metalowa obudowa, trzeba przyznać. Mamy dwie gałki na pokładzie, output i sensitivity oraz no po prostu włącznik. Tak działa. Posłuchajcie sobie, jak brzmi. Posłuchamy sobie, jak to brzmi na klinie gitarka. Jak mamy na minimum obie gałki, to nie mamy sygnału. Natomiast teraz, zmieniając output, możemy regulować głośność, czyli można powiedzieć, rekompensujemy sobie głośność, kręcąc tą gałką, w zależności oczywiście od ustawienia czułości kompresji. Tutaj nam najmniej po prostu kompresuje. Zwiększając tą gałkę, stopień kompresji się zwiększa. Zmniejsza też się nam stopniowo głośność, więc wtedy sobie zmniejszamy, żeby wyrównać poziom. Teraz słyszycie, gałka na połowę. Czyli po prostu kompresor nam robi coś takiego, że im większa kompresja, tym wtedy większe jakby wyrównanie jest cichych i głośnych dźwięków. Czyli na przykład teraz, jak gram leciutko, delikatnie, mam taki dźwięk. A jak teraz uderzam mocno, mam taki sam dźwięk. Czyli po prostu nam wyrównuje poziom sygnałów wysokich i niskich. Znaczy cichych i wyrównuje nam, kompresuje nam poziom sygnałów, wyrównuje nam poziom sygnałów cichych i głośnych. Teraz słyszycie. Z powrotem tutaj na minimum. Teraz jest możliwie najbardziej zbliżony do wyjściowego. Widzicie, na tym ustawieniu właśnie nawet maksymalna głośność. Już ta kompresja jest. Zobaczmy na jednym dźwięku. Kolejna troszeczkę za głośno, więc zobaczmy, jak to będzie brzmiało na przesterze.
większą kompresję.